sobotę w Brennej lód zapłonął, a to wszystko za sprawą Barbarian Challenge. Ponad 100 uczestników wzięło udział w biegu z przeszkodami. Warunki są odpowiednie, bo to już wersja zimowa, a śniegu brak. Na śniegu brak, 6 stopni. Było obiecane, że miał być śnieg, nie ma, ale jest i tak barbarzyńsko. To jest Barbarian Challenge, także taka forma treningu, sprawdzenia się, coś w rodzaju wyzwania. Natomiast oczywiście głównych imprez, no to jest poziom dużo, dużo niższy. No właśnie, ale to może być takie odpowiednie przygotowanie, też sprawdzenie się już na tym etapie. Jakie przeszkody tutaj dzisiaj czekają na uczestników? No różne, na przykład tutaj z tyłu mamy właśnie Lowry, który jest bardzo podobny do takiego, który możemy zobaczyć normalnie na trasach Barbarian Race. Mamy przy mecie mamy skrócone Fatality, także są przeszkody i techniczne, i siłowe, no i sprawnościowe. Także tutaj każdy, jeśli sobie nie poradzi, może wykonywać karę, czy akurat w tym wypadku 15 padni powstań i może biec dalej. Ale może oczywiście wielokrotnie próbować podchodzić do tej przeszkody. Na przykład tutaj widzimy, że jedna z trudniejszych przeszkód, ludzie tam wielokrotnie ją próbują pokonać i na pewno to jest jakieś tam dla nich wyzwanie jeszcze w takich warunkach. No właśnie, tutaj a propos tej przeszkody, która jest za nami, to mówiłeś, że tu kobiety sobie lepiej radzą. Dlaczego? No akurat tak wychodzi, że na przeszkodzie typu Lowry kobiety generalnie mają silny kor, lepszą stabilizację w stosunku do masy i ciała. I tak właśnie wychodzi, że panowie się tu męczą, a kobiety przychodzą jakoś tak bez problemu. Jakoś tak wychodzi. Jakoś tak akurat wychodzi. I jeszcze taka trudniejsza przeszkoda, która sprawia no jednak sporo problemów? No to przed metą jest Fatality. Można powiedzieć, że połowa tego, które jest normalnie na Barbarianie, ale tam ludzie są już zmęczeni, także część osób tam ma problemy właśnie pod samą metą. To dorośli, dzieci też oczywiście tutaj biorą udział w tym dzisiejszym wydarzeniu. Tak jest, tutaj właśnie na boisku możemy zobaczyć, jest już trasa dla dzieci przygotowana. Za chwilę powinny dzieci wyruszyć. Dzieci startuje dzisiaj ponad 100, także dzieci się będą dzisiaj też świetnie bawić. Na mecie czeka dla nich poczęstunek, medal. Także mają też o co walczyć. Była to jedna z pierwszych tego typu imprez w rozpoczynającym się sezonie biegów przeszkodowych w Polsce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.